Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przed nami, właściwie dzisiaj przed Wami kolejna paletka od SofX. Paleta nazywa się Extra Spice. No i jak ona się prezentuje? Otóż przychodzi do nas w takim opakowaniu. To wygląda jak taka płynna miedź albo miedziane złoto, jak wolicie. Z tyłu oczywiście mamy kolory, jakie znajdują się w palecie, ale ostatnio właśnie zaobserwowałam, że tym nie należy się sugerować absolutnie. I już zaglądamy do samej paletki. Aha, jeszcze nie powiedziałam Wam, paletę kupiłam na Kokolicie i to jest cena około tam 40 paru złotych. Przy czym ostatnio też była taka promocja, minus 30 na wszystkie kosmetyki Makeup Revolution, ale to no nie wiem, czy jak będę publikować film, to ta promocja jeszcze będzie, czy nie. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie akurat na Makeup Revolution to dość często jakieś tam są promocje, minus 20, minus 30 i tak dalej, więc zawsze można się na jakąś załapać. Ale sama paleta prezentuje się tak. Nie chcę Wam świecić, dlatego że tak jak widzicie, tutaj też mamy takie płynne złoto po prostu. Takie różowe złoto, więc paleta wygląda bardzo elegancko. Z tyłu jest biała, a ta informacyjna nalepka jest w takim samym kolorze jak wieczko. I w środku wygląda to następująco. Na całym wieczku jest lusterko, więc lusterko zakrywamy, a cienie wyglądają tak. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, to to, na co już również uwagę zwróciłam, że nazwy są pod cieniami, co moim zdaniem jest bardzo wygodne. No i tutaj, w przeciwieństwie do poprzedniej palety od Sophie Das Nails, tutaj mamy zdecydowaną większość matów. I jeszcze taki rzut oka z bliska na paletę. Zobaczcie, kolory wyglądają tak. No oczywiście ja tutaj już palce wsadzałam, no bo tak jak zauważyliście, z pewnością mam już makijaż wykonany właśnie nią. Więc mniej więcej wiem, jak niektóre kolory wyglądają, ale tak jak widzicie, niektóre są jeszcze po prostu nieruszone. No to co, przechodzimy do swatchy. I tak myślę, że najwygodniej tutaj będzie mi robić w ten sposób, że tak po trzy, wiecie. Zaczynamy od tych, czyli tak, ten błyszczący, ładna matowa żółć i taki buro-szary brąz. Pierwsza trójka przedstawia się tak, a w ogóle nie powiedziałam Wam, że w całej palecie znajduje się 18 cieni. I druga trójeczka, czyli taki pomarańczowy, kolor dyniowy, jak ja to określam. Tutaj też jest pomarańczowy, tylko bardziej taki żywy, bardziej intensywny i bardzo ładny taki czekoladowy brąz. Oczywiście jak zawsze swatche robię bez bazy. Następna trójka. Ten srebrny jest po prostu przepiękny. Tu mamy cudną malinową czerwień i taki brudno-wrzosowy fiolet, czy też brudno-fioletowy wrzos, jak wolicie. Zobaczcie ten srebrny. Następna trójeczka. Brąz taki orzechowy. To jest chyba taki bordowo-liliowy kolor, tak mi się wydaje. I złoto. Piękne. Jak dzisiaj robiłam makijaż, to oczywiście miałam dylemat, którego z kolorów użyć. No, na coś się trzeba było zdecydować, ale tak jak widzicie, wszystkie są takie. Wiecie, one są przydatne i fajne, jeśli lubicie używać takich kolorowych cieni i nie boicie się nosić takich kolorowych, czy też możecie nosić kolorowe makijaże na co dzień, bo wiadomo, że nieraz w pracy niekoniecznie, bo natomiast jeśli macie możliwość i lubicie takie kolory, to myślę, że paletą będziecie zachwyceni. Jedziemy dalej. Tutaj mamy taki brudno-kakaowy kolor. Coś jakby taka przybrudzona śliwka i zieleń. Ten brudno-kakaowy też będzie dobry na załamanie albo do rozcierania, bo on jest taki bardzo delikatny. O, ta zieleń jest śliczna. Takie metaliczne haki, tak bym ją określiła. I ostatni rządek, czyli taki ciepły, złoty kolor. Brudna, matowa zieleń, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Taka zieleń z domieszką szarości, czegoś tam. I czerń matowa, też bardzo ładna. Ostatnia trójka wygląda tak. Może
te wszystkie słocze pokażę Wam jeszcze tak na zbliżeniu, w poziomie, będzie lepiej widać. No myślę, że są przecudne. Trochę mi to krzywo wyszło, ale wiecie, ważne są kolory. No myślę, że są super. Aha, i jeszcze tak, słuchajcie, tytułem wstępu, bo ja tutaj mam jeszcze inne nowości z Makeup Revolution i tak się właśnie dzisiaj zastanawiam, czego użyć. Mam dwie nowe czekoladki, te takie rozświetlacze mini, o, takie maluchy. To jest Rose Gold, a to jest Chocolate Elixir. Ostatecznie użyłam tej, ta po prostu będzie użyta w jakimś innym filmie. I mam jeszcze jedną paletkę, też prześliczną i bardzo słodką, jedną z tych takich najnowszych. Ta się nazywa Unicorn's Heart i jest troszkę inaczej zbudowana niż większość palet z Makeup Revolution, bo jest taka tekturowa, tu ma magnesik, o, i kolory przedstawiają się tak. Lusterka nie ma, a kolory mamy takie jednorożcowe. Ona jest też nieco mniejsza niż inne paletki, bo zobaczcie na przykład tę, której dzisiaj używaliśmy, zobaczcie, a ta, o. I oczywiście tej użyję też w jakimś kolejnym filmie, zrobimy z nią jakiś fajny makijaż, bo tutaj te kolory również mnie bardzo wołają. No są właśnie takie jednorożcowe. O. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o wstęp. Jaką ogólną orientację macie, jak wyglądają kolory w tej palecie? No i teraz zapraszam na makijaż. Makijaż twarzy i brwi już mam. Słuchajcie, to teraz może któryś z tych dwóch rozświetlaczy. Może wykorzystam tę czekoladkę, czyli to jest Rose Gold Glow. I tutaj ten kolor. Zrobię Wam w ogóle swatche. Ten róż i takie złoto. O, wygląda to tak. Znaczy, może to nie jest taki róż. Ma tylko takie delikatne zabarwienie. Ten idzie w taką bardziej złotą stronę, ten bardziej w różową. Liczne są te rozświetlacze. No i ze względu na kolorystykę palety, bardziej by mi dzisiaj odpowiadał ten różowy. No trzeba to porozcierać, bo... Wiecie co, wezmę pędzel od pudru i troszeczkę to tak... rozprowadzę. O rany, mocne są te rozświetlacze. Znaczy, absolutnie mi to nie przeszkadza, broń Boże, ja bardzo lubię takie intensywne rozświetlenie. Tylko wiecie, no, gdzieś trzeba przystopować. No dobrze, tutaj już troszeczkę delikatniej mi to poszło, ale tak czy inaczej trzeba je nabierać, wiecie, tak lekką ręką, żeby nie przedobrzyć. Potem może go nałożę jeszcze na łuk Kupidyna, ale na razie tutaj na twarz i przechodzimy do makijażu oczu, czyli do tej palety. Paletę już widzieliście, jest przepiękna. Bardzo mi się podoba w niej też to, że mamy nazwy pod cieniami, czyli to jest na przykład dla mnie ułatwienie, żeby Wam powiedzieć, że jakiego cienia teraz używam, że wiecie, nie muszę zerkać na kartkę, porównywać, przykładać do tego, kombinować, tylko po prostu mam nazwę cienia pod cieniem i to jest duże ułatwienie. Ponieważ nie ma tutaj cienia bazowego, to ja sobie szybciutko nałożę bazę i nałożę 505 z My Secret, czyli jasno-beżowy cień. Baza z Essence I Love Stage. Ostatnio jakoś tak mi się najczęściej po nią sięga. Szybciutko ten cień bazowy. Najpierw przechodzę do tego jasno-pomarańczowego, czyli do cienia, który nazywa się Running Late. No i nakładam go na załamanie. Takie kolory to lubimy. Może to nie jest, słuchajcie, seria czekoladowa i makijaż paletą pod tytułem Czekoladka taka a taka, ale tak mi teraz do głowy przyszło, że kolejną paletą, na którą tak, wiecie, czekam, aż się ukaże w Polsce i na pewno ją będę miała, to jest ta fioletowa czekoladka. Ona się chyba nazywa Violet Chocolate, czy... No jakoś tak. Wiecie, o którą chodzi. Tam też są takie cudne kolory. Teraz przechodzę do tego fioletu, który nazywa się Mulled Wine. No i nakładam go w zagłębienie. Jeśli chodzi o rozcieranie się i tak dalej, to tak jak widzicie, problemu nie ma. Wszystko tak bardzo gładko jedno w drugie przechodzi, o tak bym powiedziała. No a co do kolorów, to chyba nie muszę nic mówić. Wróciłam do tego pędzelka od pomarańczowego cienia, no i oczywiście rozcieram sobie tutaj granice, więc teraz się bawię w rozcieranie. Kolory zacne. I jeszcze dokładam trochę tego Mulled Wine. Tak, Mulled Wine.
No i teraz nietypowo dla mnie, słuchajcie, zaszaleję i na górną powiekę, na większą jej część nałożę tę taką malinową czerwień, czyli 21. Ciekawe, dlaczego ona się nazywa 21. Taka malinka, śliczna malinka. A może zrobić coś jak spotlight, coś takiego, tak teraz mi do głowy przyszło. Tak zrobimy. Tak jak widzicie, nakładam tę różową malinkę na całą powiekę. Tutaj na centralnej części chcę, żeby to skupienie koloru było jak najmniejsze, ponieważ ciemne będą zewnętrzny i wewnętrzny kącik, a na środku będzie rozświetlenie, czyli. A teraz na wewnętrzny i na zewnętrzny kącik nakładam najciemniejszy z tych brązów, czyli to był chyba ten, a więc kolor cheesecake. Po prostu przyciemniam o te miejsca. Na zewnętrzny kącik dodaję jeszcze odrobinę czerni, ale tak minimalnie. Wracam do pędzla od fioletu i troszeczkę sobie te granice tu rozetrę, bo chciałam tej czerni nałożyć minimalnie, wiecie, i rzeczywiście nabrałam jej minimalnie, ale ona jest tak nasycona, napigmentowana, że nałożyła się troszkę więcej niż minimalnie. Ale kolory się rozcierają pięknie, nie ma, wiecie, żadnego problemu, nie robią się żadne placki, nic się nie odkleja. A na środek powieki, na zasadzie właśnie tego świetlistego punktu, nakładam srebrny cień, ten taki intensywnie połyskliwy, czyli Infinity. Nakładam go po prostu palcem. Przepiękne są te cienie. Zresztą tamta paleta Sophie Das Nails też mi się bardzo podobała. Chodzi o to, żeby ten błysk był skupiony najbardziej tak centralnie, tak mniej więcej, wiecie, jak na środku oka, znaczy na środku powieki, a w stronę wewnętrznej części i zewnętrznej, żeby się tak delikatnie rozchodził i przechodził w te kolory, które mamy na powiece. Ja sobie wrócę jeszcze do tego pędzelka od malinowego cienia i delikatnie właśnie te granice rozetrę. Teraz może dolna powieka. Na dolnej powiece, co by tutaj? Może najpierw nałóżmy ten kakaowy cień, który nazywa się Cookie Dove. Nałożę go na całą dolną powiekę. Na zewnętrzny kącik dolnej powieki dodam też troszeczkę tego malinowego. I na dolną powiekę, na centralną część, tak mniej więcej jak u góry, nakładam ten srebrny cień. Taką maleńką kropeczkę światła chcę zrobić, żeby dolna i górna powieka ze sobą korespondowały. O to mi chodzi. Na wewnętrzną część dolnej powieki nałożę troszkę tego pomarańczowego, czyli Running Light, tego, który nakładałam jako pierwszy. Wracamy do małej czekoladki z rozświetlaczami, czyli Rose Gold i ten sam rozświetlacz, czyli ten różowy, nakładam w zewnętrzny kącik, tak malutko i troszeczkę pod łuk brwiowy. Na linię wodną poleci biała kredka z Lovely. Dzisiaj, słuchajcie, ponieważ mam intensywny makijaż oczu i nietypowo dla mnie, nałożę eyeliner i dokleję też kępki, albo nawet sztuczne rzęsy, zaraz zobaczę. Eyeliner, to jest miniatura Kat Von D Tattoo Liner. Zazwyczaj tego nie robię, to dzisiaj, słuchajcie, nakleję kępki. A co tam? Raz na kiedy można zaszaleć. Zastanawiałam się nad całymi rzęsami, ale nie, to już by było dla mnie za dużo. Nim nakleję rzęsy, to jeszcze nałożę sobie tusz. Słuchajcie, ja sobie lubię sama sobie naklejać rzęsy po prostu palcami, nie używam do tego pensety. Biorę klej Duo, delikatnie smaruję kępkę. Czy nakładacie kępki, czy rzęsy, to zawsze trzeba troszkę odczekać, żeby ten klej się tak troszeczkę związał, tak jakby delikatnie zastygł. No i potem kombinujecie z doklejaniem.
Jak już jest pewność, że to się wszystko trzyma i siedzi w tych miejscach, jak chcieliśmy, żeby się działo, to można powtórzyć zabieg z tuszowaniem rzęs, czyli delikatnie jeszcze raz wszystkie nasze rzęski podmalować. I te nasze, i te troszkę mniej nasze. Ok, teraz coś szybko na usta. I tu mam taki zestaw. Kredka, konturówka z Wet n Wild. Jeśli chodzi o konturówkę, to mam odcień, już Wam mówię, Fab Fuchsia. Natomiast jeśli chodzi o pomadkę, to jest Bourjois Shine Edition i to jest 22.